Dzień dobry, nazywam się Michał Godyń, jestem szefem kuchni w rezydencji ambasadora Szwecji. Dziś dla Państwa chciałbym przygotować śledzie w kawie i musztardzie. To na początek pierwsza marynata, składająca się w odmierzonej ilości wody. Wlewam do rondelka. Następnie odmierzona ilość cukru, kryształ biały. Następnie ryż laurowy. Ziele angielskie. Wstawiamy to na palnik do zagotowania. W międzyczasie kroimy cebulę i marchewkę. Cebulę kroimy w piórka. W tym momencie pokrojona cebula i marchewkę wrzucamy do rondelka z wodą, cukrem, liściem laurowym i zielem angielskim. Dajemy do zagotowania i na sam koniec po zagotowaniu wlewamy nasz ocet spirytusowy 10%. Przygotowujemy drugą marynatę składającą się z kawy i musztardy. Pierwszy składnik to musztarda około 150 g, miodu około 1,5 łyżki, cukier, kryształ biały około 100 g, do tego pieprz biały dosłownie na czubku łyżki, ocet winny biały 5 łyżek. To wszystko wkładamy do naszego miksera. Kolejnym etapem do zrobienia sosu jest powolne wlewanie do naszej misy powolnym strumieniem oleju rzepakowego poprzez włączenie naszego urządzenia. Do tak przygotowanego sosu wsypujemy kawę mieloną, 2 łyżki niecałe, mieszamy. Dodajemy odrobinę soli, dosłownie szczypta. Kolejnym etapem jest kosztowanie, co zrobiliśmy. Super. Śledzie, które mam przed sobą, namaczałem 3 godziny w zimnej wodzie, ponieważ były wcześniej solone, w zalewie solonej. Następnie odsączam jej z wody, wkładam do wystudzonej marynaty pierwszej, żeby było szybciej i wygodnie dla wszystkich, wkładamy je w całości do marynaty. Tak przygotowane śledzie w pierwszej marynacie odkładamy do lodówki na minimum 2 dni w celu przygryzienia się smaków. Ja oczywiście przygotowałem sobie te śledzie 2 dni wcześniej, dlatego specjalnie dla Was już mamy je gotowe. W tym momencie śledzie z pierwszej marynaty wyjmujemy, kroimy na kawałki mniej więcej wielkości centymetra dwóch. Do tak przygotowanej wcześniej marynaty z musztardy i kawy wkładamy pokrojone śledzie, zamarynowane w pierwszej marynacie oczywiście. Mieszamy i odstawiamy na kolejne 12 godzin. Proszę bardzo, nasze śledziki. Możemy jakoś delikatnie udekorować jakimś fajnym ziołem. Zapraszam Państwa na spróbowanie śledzi i ocenienie ich na fanpage'u Ambasada Szwecji i Cóż, że ze Szwecji. Tak?